Rozsądek i zrozumienie to dwa kluczowe pojęcia, które mają ogromne znaczenie w życiu każdego człowieka. Dr. David R. Hawkins, amerykański psychiatra, duchowy nauczyciel i autor wielu książek, w tym bestsellera Power Versus. Force w swoich pracach poświęcił im wiele uwagi. Wszystko to związane jest z badaniem ludzkiej świadomości i emocji, a ujęte jest w mapie poziomów świadomości, która ukazuje wpływ różnych emocji na nasze życie. Według Hawkinsa, rozsądek to emocja, która znajduje się na poziomie 400 na jego skali świadomości. Jest to poziom, na którym zaczynamy dostrzegać rzeczywistość w sposób bardziej obiektywny i logiczny, co pozwala nam podejmować decyzje oparte na faktach, a nie na emocjach. Zrozumienie natomiast, według Hawkinsa, znajduje się na poziomie 500. Jest to emocja, która pozwala nam dostrzegać głębszy sens życia i zrozumieć, że wszystko jest ze sobą powiązane. Hawkins podkreśla, że emocje takie jak rozsądek i zrozumienie są kluczowe dla osiągnięcia wyższych poziomów świadomości. Pozwalają one na przejście od egocentrycznego postrzegania świata do bardziej holistycznego i duchowego podejścia do życia. Warto więc zastanowić się, jak w naszym życiu wygląda poziom rozsądku i zrozumienia. Rozsądek to zdolność do logicznego i racjonalnego myślenia. To umiejętność oceny sytuacji i podejmowania właściwych decyzji. Dzięki rozsądkowi jesteśmy w stanie ocenić ryzyko i unikać niebezpieczeństw. Zrozumienie z kolei to zdolność do empatii i współczucia. To umiejętność wczucia się w sytuację innej osoby i zrozumienia jej emocji, motywacji czy potrzeb. Zrozumienie pozwala nam budować głębsze relacje z innymi ludźmi, lepiej komunikować się i współpracować. Rozsądek i zrozumienie to dwie cechy, które są niezbędne w codziennym życiu. Są one kluczowe w wielu sytuacjach, zarówno w relacjach międzyludzkich, jak i w podejmowaniu decyzji. W sytuacji konfliktu łatwo jest dać się ponieść emocjom i podjąć decyzje, które mogą pogorszyć sytuację. Jeśli jednak podejdziemy do konfliktu z rozsądkiem i zrozumieniem, możemy znaleźć rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron. Podsumowując, rozsądek i zrozumienie to emocje, które mają ogromny wpływ na nasze codzienne życie. Dzięki nim jesteśmy w stanie podejmować właściwe decyzje, unikać konfliktów i budować trwałe relacje z innymi ludźmi. Warto więc pracować nad ich rozwijaniem w sobie, aby żyć pełnią życia i cieszyć się harmonijnymi relacjami z otoczeniem.